7 kwietnia 2019 roku. Katedra Świętego Floriana, Telewizja Narodowa. Lecz Jezus schyliwszy się na 14 marszu dla świętości. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamień. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępi. A ona odrzekła: nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Koncentruje na tym dziecku. I właśnie kiedy dziecko patrzy
On w sercu ma te wiadomości zapisane, kim jest dla niej ojciec. To tak patrzy cała postawa dziecka, są wyjątkowe. Dziecko jest dumne, ale ta duma jest najwyższego, powiedziałbym, pokroju. I odwrotnie, kiedy ojciec patrzy na swoje skarby, jeszcze jeden taki, powiedziałbym, argument na zewnątrz. Dzieci bardzo pragną i to czynią, chwaląc się swoim ojcem wobec rówieśników. Są bardzo dumni, chętnie to robią, ale również nie pragną jednego i ojca, kiedy chcą się przed kolegami czy przed kimś ze znajomych podzielić się radością, kim są jego dzieci. Ojciec został postawiony jako ktoś wyjątkowy. Przypominam, że już przeprosiłem mamę, żeby dzisiaj nie miały, że tak powiem, małych pretensji do tego, że się dzisiaj o nich mniej mówi, ale niech będzie taki jeden dzień, kiedy więcej miejsca poświęcimy ojcu. To wyjątkowe zadanie, wyjątkowe powołanie. Kiedy tato dowiaduje się, że będzie właśnie miał, że spodziewają się dziecka, to tutaj musi się wykazać pierwszym wielkim zadaniem. Umieć najpierw wysłać odpowiedni sygnał do małżonki, do matki dziecka, że to jest, to było pragnieniem jego serca i to jest jego wielką radością, żeby mamę umocnić. I to jest wielkie zadanie na te kilka miesięcy, żeby był wiernym towarzyszem, radosnym towarzyszem i umiał rzeczywiście ogarnąć miłością, troską, ciepłotą mamy, która nosi pod sercem przyszłe dziecko. Dziecko nie przyszło. I drugi element, z chwilą narodzenia aż do momentu, kiedy ten skarb samodzielny, duży obowiązek. Trzeba naprawdę dać z siebie wszystko, aby temu młodemu człowiekowi zapewnić to, co się jemu należy, co jest jemu potrzebne. Począwszy od tych zewnętrznych atrybutów, tak na dło, pożywienie, ubranie, wykształcenie. Po te bardzo nieuchwytne, jak ogarnięcie atmosferą miłości i budowanie wewnątrz. Święty Paweł dzisiaj w liście do Filipian opowiadał swoje doświadczenie. Jak ważne, powiada, jest to poddanie się mocy Bożej tak, żeby to wnętrze zostało odpowiednio ukształtowane i było mocne. Ojciec musi dbać najpierw o swoje wnętrze, swoją moc, a potem dzieląc się mocą swoją, swoimi jako zasobami, udzielać z pełni swego serca, z pełni swego doświadczenia dziecku. Dziecko wtedy czuje się bezpieczne. Mamy tutaj w naszej świątyni katedralnej obraz świętej rodziny. Tam właśnie jest pokazana ta między innymi troska ojca, troska świętego Józefa, który towarzyszy młodemu Jezusowi i
jedno dziecko mi odpowiedziało, kiedy tak wnikliwie patrzyło na ten obraz, mówi, nie ksiądz zwróci uwagę, Jezus naprawdę tutaj na tym obrazie jest szczęśliwy. Myślę sobie, skąd ta mądrość? Dlaczego twierdzi, że Jezus jest szczęśliwy? Helenka miała na imię. Helenka to było imię tej mojej rozmówczyni. Powiada, proszę zwrócić uwagę na te dwie postacie, które tak pięknie, z takim wielkim zatroskaniem towarzyszą Jezusowi. Jak Jezus może nie być szczęśliwy, kiedy ma przy sobie takie osoby? Myślę, że nie trzeba już nic więcej do tego określenia dodawać. I kolejny element ważny. Praca. Ale praca tak zharmonizowana z życiem rodzinnym, żeby tato miał świadomość, że owszem zabezpieczenie materialne, które jest pierwszym wynikiem pracy, zarobku, ale niech wie, że jeszcze ważniejsze od tego grosza jest towarzyszenie swoim osobom. Musi mieć czas, żeby być. Owszem, pieniądz może dostarczyć, ale jeśli zabraknie jego samego, jego mądrości, jego osoby, jego ciepła, jego pouczenia, to wtedy ten grosz nie na wiele się przyda. I czwarty taki element, na który trzeba zwrócić uwagę, to jest to, co od samego początku było dla ojca przeznaczone, mianowicie on ma być wychowawcą religijnym. Znamy takie powiedzenie, on ma być defensor fidei, obrońca wiary, odpowiedzialny za kształt wiary w swoim dziecku. Już nieraz podejmowaliśmy ten temat i bardzo wielu ludzi zwracało uwagę na to, że jak to jest możliwe, bo przecież my ciągle kojarzymy, że to zadanie do mamy należy. Tak to się w naszym życiu kształtowało, szczególnie w XX wieku, ale tak od początku nie było. To jest wybitnie zadanie Ojca. Widzimy zatem, że prawdą jest to, co mówi psalmista, że wielkie rzeczy uczynił Pan dla nas. W osobie naszych rodziców, a dzisiaj odnosimy to szczególnie do Ojca. I zamykając jakby to rozważanie, wróćmy na chwilę do Ewangelii, ale do tego pierwszego fragmentu, który być może jakoś umyka naszej uwadze, a nam jest potrzebna ta mądrość. Pan Jezus, zanim podejmował jakiekolwiek zadanie, nie mówiąc już o zadaniach, bardzo poważnie i odpowiedzialnie, zawsze udawał się na modlitwę. A kiedy wracał, to był w zupełnie jakby innej sytuacji. On nam pokazuje, że gdybyśmy nie udali się na modlitwę, najpierw zanim zaczniemy czynić naszą powinność, po pierwsze, nie mielibyśmy siły. Po drugie, nie byłoby w nas mądrości. Po trzecie, nie byłoby wewnętrznego pokoju, jakiejś stabilizacji. I już teraz prosta odpowiedź. Gdyby w nas nie było tego,
tudzież innych pomocnych modlitwych, nie sprostalibyśmy nie tylko waszym zadaniom, ale jest wątpliwość, czy sprostali jakimkolwiek zadaniu, które przed nami codziennie stawiamy. Kochani, starajmy się korzystać z tej mądrości Bożej i sami, ale także, jeśli będą nas pytać, jeśli będą od nas chcieli pomocy, rady, to wiemy, co jest ważne i co jest prawdziwym darem, którym może poświęcić się Ojciec, jeśli dobrze zrozumie swoje wyjątkowe. Panie Boże, zapłać. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, z Ojca jest rodzony wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego Zbawiciela. Wiarą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pontiuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jako oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca. Również przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych. Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, Ojca i Syna pochodzi, z Ojca i Synem wspólnie odbiera więzienie i chwały, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznajmy przez odpuszczenie grzechów i oczekuję chrzeszenia umarłych, życia wiecznego. Amen. Do miłosiernego Boga, który pragnie dla Telewizji Narodowej 7 kwietnia 2019 z katedry św. Floriana przeprowadzał reportaż Radosław Siedlski.